Wśród wielu komentarzy pojawiły się też takie negatywne wobec tego, jak Ula została pogrubiona i jak ty się do tego odnosisz i czy jakoś odpowiadasz na te komentarze, jak na to reagujesz? No teraz już od bardzo dawna nie miałam takich komentarzy, faktycznie parę osób do mnie napisało osobiście. To znaczy ja osobiście uważam, że to wyszło dobrze, w sensie, że ja byłam bardzo zmieniona. Moja fizyczność została zmieniona, to nie jest łatwa sprawa. No i miałam wspaniałą pomoc charakteryzatorską, czyli Ewę Drobiec i Waldemara Pokromskiego, to są takie legendy polskiej charakteryzacji. Znaczy walczyłam w sumie od początku, kiedy wiadomo było, że trzeba będzie zmienić moją twarz, ponieważ w tej tuszy, która została mi nałożona na początku, na którą się wszyscy jakby zdecydowaliśmy, moja twarz była kompletnie niekompatybilna z resztą ciała, więc trzeba było coś zrobić. Ja miałam nadzieję, że to będzie coś z zewnątrz, bo wtedy miałabym większą łatwość mówienia. I tak miało być, natomiast to okazało się bardzo trudne realizacyjnie. Jeżeli by to był film gdyby to był film, to bym mogła po prostu przytyć. Natomiast no, nie jest to film, jest to serial codzienny, kręcony niechronologicznie, w związku z czym było to po prostu niewykonalne. No i okazało się, że też przy tym trybie pracy ta charakteryzacja zewnętrzna niestety bardzo by nam utrudniała pracę. Także ja musiałam wziąć na siebie, powiedzmy, ten ciężar i po prostu przyjąć taki specjalny aparat zmieniający rysy twarzy, który działał od środka. No i faktycznie byłam bardzo zmieniona. Moja twarz się zmieniła i ja byłam zadowolona osobiście z tego efektu. Nauczyłaś się specjalnie mówić w tym aparacie, bo chyba nie było dość łatwo się przyzwyczaić. Nie było łatwo, dlatego też pierwsze odcinki sprawiały mi trudność, bo miałam bardzo mało czasu, bo ta decyzja, że jednak idziemy w to pogrubienie od wewnątrz, zapadła dzień przed zdjęciami. I no, nie byłam zadowolona z tego faktu, szczerze powiedziawszy, no ale cóż, no na tym polega ta praca, że trzeba brać to, co jest dostępne i po prostu się na to zgodziłam i nauczyłam się w tym mówić.